Dodawanie jest przemienne. Co to oznacza? Na przykład, na łące rosną trzy słoneczniki i pięć róż. W sumie kwiatów mamy 8, czyli 3 plus 5 to jest 8. A co się wydarzy, gdy będzie zmieniona liczba? Słoneczników będzie tym razem 5, a różyczek tylko 3. Ile to razem będzie? Również 8. Czyli proszę zobaczyć, że 3 plus 5 to jest to samo co 5 plus 3. Możemy zmieniać kolejność składników. I należy zapamiętać, że kolejność składników nie ma wpływu na wynik dodawania. Czasami jest warto zamienić kolejność. I tutaj pokażę dwa przykłady. Na przykład, gdy mamy trzy składniki, trzy liczby do dodania. I teraz, które liczby warto dodać, aby ułatwić sobie obliczenia? Oczywiście warto jest piątkę dodać do liczby 25, ponieważ będziemy mieli pełną trzydziestkę. Co nam jeszcze zostało do dodania? Dziewiątka. No i teraz już szybciutko, 30 plus 9 to jest 39. Nie zawsze tak będzie, ale jeżeli będą przypadki takie, w których warto jest zmienić kolejność dodawania, to na pewno łatwiej nam będzie wykonać obliczenia. No i tu spójrzmy, 13 plus 8 plus 32 plus 7. Które warto dwie liczby dodać do siebie, aby otrzymać pełne dziesiątki? 13 na pewno i 7, ponieważ 13 plus 7 daje nam pełną dwudziestkę. A 8 i 32 to też są pełne dziesiątki, bo 8 i 32 to jest razem 40. I tak w ten sposób ułatwiliśmy sobie dodawanie. 20 plus 40 to jest 60. Proszę pamiętać o tym, że dodawanie jest przemienne i czasami warto jest zmienić kolejność dodawania składników. Dziękuję.